Siema moje robaczki. Chcieliście więcej filmów z pomocy drogowej? No to mówicie, macie. Dzisiaj jeździmy DAF-em. Co mi się rzadko zdarza? Co to za DAF? To jest DAF LF Euro 6 230. To 230, to podejrzewam, że to są jego kucyki. Co znaczy LF? Nie mam pojęcia. Euro 6 to pewnie dlatego, że ma AdBlue. Fajne auto, takie troszeczkę zabawkowe. W międzyczasie wam coś poopowiadam o nim. Już właśnie przestawiłem właśnie jedno autko. Tak wygląda to wewnątrz. Nawalone elektroniki i to wszystko. Mamy następne zlecenie. Następnym zleceniem mamy Suzuki. Co z tym Suzuki jest? Zaraz wam powiem. Bo przed chwilą holowałem źle zaparkowanego Forda. Przykro mi, jak to źle zaparkuje. Ktoś też to musi robić, ale teraz będziemy pomagali. Był wypadek. Umfal był. Suzuki, co się stało? Rama pokrzywiona, koło gdzieś tam wisi i tak dalej, i tak dalej. Także jedziemy i zobaczymy, co nas czeka. No to jedziemy, zobaczcie. Tak się zmienia biegi w tym samochodzie. Pokrętło, jak w Jaguarze dosłownie. Hamulec. Powiem wam, że tym samochodzikiem dosłownie się jeździ tak jak samochodem osobowym. Jedziemy. Awaryjne wyłączymy, koguty już wyłączyłem. Cichutkie, fajne auto, takie, wiecie co, osobiście dobra firma, ale ja osobiście wolę samochody z gwiazdą, czyli Mercedesy. Powiem wam, no tutaj jakoś w tym samochodzie nie mam takiego wyczucia, tak się dziwnie czuję. Pomimo, że ono jest takie fajne, dosłownie samo jedzie, ale tak, lusterka ma na odwrót, wiecie, tutaj poukładane, te trzeba pojeździć tym troszkę, żeby wyczuć to, ale za to ma naprawdę super, super dźwig, taki, bardzo płynny, wiecie co, to jest bardzo ważne w mojej pracy, płynny dźwig. Przed chwilą właśnie miałem holowanie takiego Forda, przeprowadzka była, no i ktoś tam zostawił samochód, nie przestawił go. A co za tym, poczekajcie, coś mi, okulary upadły, a co za tym idzie, no musiałem między przyczepą a takim tym, no kurde, a busem, wiecie, do przeprowadzek musiałem wyciągnąć to auto i naprawdę tam była centymetrowa praca była, no nie nagrałem, bo policja sobie czasem nie życzy tego, żeby ich nagrywać, no i co im zrobisz to. Także no jak mogę, to nagrywam, słuchajcie, to nie jest TVN Turbo, że tam macie wszystko inscenizowane, tu mamy live'a, jak się da, to nagrywamy, jak nie, to nie. Ja i tak wam dużo więcej pokazuję niż można, wierzcie mi, ryzykuję utratą pracy. Nie raz, dla was. Także docencie i dajcie za to łapę w górę, w komentarzach napiszcie coś. Was to nic nie kosztuje, a mnie pomaga w rozwoju kanału. Nie będzie rozwoju kanału, to nie będzie tego typu filmów. Proste jak but. Bo mi się nie chce tego tak sobie robić. Wierzcie mi, kto mnie zna, to wie, że ja mam dużo pracy. I tutaj, i warsztat. I jeszcze komputer i to tak dalej, to wszystko trzeba poobrabiać, te filmy, to nie jest tak łatwo, wiecie, to naprawdę dużo, dużo pracy to wszystko kosztuje. Także docenić proszę łapa i komentarz. Już nie mówię o subie, suba to kto chce, ale łapa i komentarz, to jesteście zobowiązani do tego, a nie to w ryj dać mogę dać. No i będziemy zaraz na miejscu. Zobaczymy, co on zepsuł w tym aucie. Takie, powiem wam, to auto nie jest takie intuicyjne, no nie jest takie intuicyjne, te wszystkie guziki jakieś takie popieprzone ma, dużo bardzo elektroniki ten samochód ma, zabezpieczeń, wiecie, tam wykrywa, że przejedziesz przez pasy, jakieś tam hamulce automatyczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No nie podoba mi się to, miejskie auto powinno po prostu jechać, no po co mi jakieś tam, nie idzie niektórych systemów wyłączyć, to jest to, pewnie jakoś tam idzie w komputerze, no ale ja się tym nie bawię. Tutaj przynajmniej guzikami nie idzie. No dawaj, hopie. No i jedziemy. Na miejscu wam pokażę co i jak. Mamy jeszcze 4 minutki do celu. To wam jeszcze ponarzekam troszkę na tego DAF-a. Może tak, plusy. Bardzo przyjemnie się tym samochodem jedzie. Jako samochód. Bardzo wygodny, bardzo cichutki. Naprawdę super. Pod tym względem jest świetny. Ale... jest nie za bardzo przyjazny z drugiej strony kierowcy.
typu, zobaczcie, nie mam gdzie termosa położyć, tylko leży sobie tak, nie ma tutaj żadnego uchwytu na kubek, szukałem, naprawdę nie ma, jak to jest? A kierowca, wiadomo, kierowca nie ma tylko kubeczka z kawą, kierowca też ma na przykład butelkę do picia. A propos, słuchajcie, Coca-Cola żółta, widzieliście już? Nie jest Coca-Cola. Jakby się ktoś pytał, co ja piję, to wygląda jak szczyny, ale to nie są szczyny, to jest coś dobrego. Słuchajcie, to jest woda z mojego źródełka, z mojej studni. Jak ktoś wie, to mam własną studnię, jak ktoś nie wie, to teraz już wie. A jak jesteście w ogóle ciekawi, to wam mogę pokazać, jak ta woda u mnie jest, skąd jest i tak dalej, jak zrobić własną studnię, to też jest ciekawostka, ale woda ze studni, do tego jest miód i do tego jest cytrynka. Wszystko 100% naturalne, 100% bio. Lepsze od tego czegoś tutaj, wierzcie mi. Bardzo zdrowe, bardzo dobre. Tak to jest. No także, no zobaczcie, no nie ma gdzie, naprawdę, w Mercedesie miałem tutaj na przykład na butelkę. Tutaj na kubek możliwość zamocowania, tu nie ma nic, tutaj zobaczcie, nawet nie mam gdzie tableta położyć tak, żeby ten. W Mercedesie mam tutaj dużą półkę, a tu jest tylko taki skraweczek. Nie ma w tym samochodzie miejsca po prostu nie ma. Chyba, że tu się siedzenie składa i tam są jakieś ten, ale też nie, tam jakieś podstawki tylko są, nie, tutaj naprawdę tam za dużo nie ma. No, także pod tym względem jest fuj, ale powtarzam, wygoda prześwietna. O, policja idzie, zobaczyć. Siema. Gadają tam z jakimś, kimś tam przez syn, pewnie uwaga, uwaga, bandyci na pierwszej. A propos, słuchajcie, bo Niemcy są w szoku, bo statystyki odnośnie kradzieży samochodów im tak podskoczyły w górę, że nie wiedzą, co z tym zrobić. W Berlinie co 2 godziny znika samochód z ulicy. Rozpływa się. Co 2 godziny statystycznie. Wyobraźcie sobie. Także no jest tego. Plaga powstała tego. Niedobrzy złodzieje kradną auta. No i dojeżdżamy już na miejsce. Mamy minutkę. A już jestem ciekaw, co to Suzuki. Jak ono wygląda? Gdzie ono? Co ono? Co on tam zrobił? Pewnie wyjeżdżał ze skrzyżowania i ktoś go tutaj walnął. Tak jak ten tutaj. Ta renówka tutaj wyjeżdżała. No on też podejrzewał, tutaj będzie z prawej wyjeżdżał i ktoś go walnął. Ale to zaraz zobaczymy. Jeszcze można koguty włączyć. Awaryjne. Żeby ci z tyłu wiedzieli, że ja tu będę coś kombinował. Gdzie tu mamy jakieś Suzuki? A stoi, zobaczcie, na środku ulicy, o. Stoi Suzuki na środku ulicy, rozwalone jak but. O kurwa, to dziwnie stoi, jak w niego uderzył. Dobra, zobaczmy. Pokaż kotku, co masz w środku. O, intuicyjnie, zobaczcie. Chciałem klamkę otworzyć przy wszystkich ciężarówkach. Nie, tu jest kurde jakiś hebel jak w kiblu. Ale ogólnie fajne auto. Fajnie się nim jeździ. Dźwig ma zajebisty. Morgen! Hallo, morgen! Was hast du kaputt gemacht? Naja, das Auto hat mir kaputt gemacht. Ich wollte erstmal links abbiegen, dann überlegt anderes und auf meiner Seite. So okay. Gestoßen. Und Polizei war schon und jetzt schon gesagt, was soll ich jetzt? Sowas habe ich noch nicht erlebt. Deshalb ich habe keine Ahnung, was. No i tak to jest, słuchajcie. Wyjechał mu facet, wjechał w niego, jest nie jego wina. Się pytam, skąd jest, nie? Bo ma taki akcent. On mówi, z Rosji, ale już tutaj bardzo długo jest, bardzo długo tutaj już jest. Wiecie, Ruski się teraz boją przyznać, że są Ruskimi. A ja mówię, nie o to chodzi, tylko mówię, bo on nie ma swojego warsztatu, mówię, to może go zawiozę do warsztatu jakiegoś ruskiego, ukraińskiego jakiegoś, żeby miał ten sam język. Ale mówi facet dobrze, mówię, nie ma problemu. Nie no. Także... Facet nie ma warsztatu, nie wie co ma zrobić. Zabiorę go najpierw do siebie, bo ten samochód najpierw musi rzeczoznawca obejrzeć. To jest bardzo ważne. I jak go rzeczoznawca obejrzy, to wtedy albo na przykład ja kupię ten samochód, bo on jak go nie będzie chciał, albo sobie go odbierze, albo będzie naprawiał, zobaczymy co tam dalej. Zawsze to coś jakoś można gdzieś tam coś zarobić za tym. Dobra, holujemy to. Tutaj się włącza
dodatkowe napędy łączą się. O, plus w tym samochodzie od razu się dupka mu obniża, widzicie? Tutaj symbol i poczułem tak, od razu tył mu siadł, żeby był bardziej stabilny. Wszystko, ale dobra, bierzemy to gówno. Za dużo nie będę nagrywał, ponieważ facet chce ze mną jechać. Kolega ma problem. Posprzątacza śmieci. Jest to kołpak. A moment, ja? Moment. Chciałem zobaczyć, bo kolega ma problem. Halo? Hej, gdzie jesteś? Masz jakiś problem, Oda? Masz jakiś problem? Ale gdzie? Okej. Nie ma problemu. Załatwił już problem. Dobra, to spadamy. Słuchajcie, kupiłem ten samochód, na dobre pieniądze kupiłem z ubezpieczalni. Nie pytajcie mnie, jak to zrobiłem, że kupiłem z ubezpieczalni, bo to jest tajemnica zawodowa, takie rzeczy się nie zdradza. A jakby ktoś chciał się dowiedzieć naprawdę, to kosztuje bardzo dużo pieniędzy, to od razu wam mówię. Takie kontakty. Także samochodzik kupiłem i będę go odnawiał. A dlaczego? Dlatego, że to nie jest głupi samochód, wam powiem. To jest przede wszystkim z napędem na 4 koła, a po drugie nie miałem nigdy jeszcze Suzuki. I on wcale nie jest tak mocno zniszczony. Z tego tak po pierwszych moich oględzinach stwierdziłem. No zawieszenie tutaj trzeba całe zrobić. Nowy zderzak, błotnik. Drzwi tu będą dobre. Lusterko. No i to wszystko teoretycznie. Maska jest nieruszana. Zaraz zobaczymy jeszcze jak kielichy, tam lampa, pierdoły i tak dalej, i tak dalej. Myślę tak, że na te części wydam jakieś 1000 euro, a i tu chyba gdzieś blisko ognia stał, czy nie wiem co, dziwnie to wygląda, ale w ogóle takie wyblakłe strasznie te listy poliuretanem się nie przejedzie, będą ładne. I nie wiem, czy tych drzwi, bo one są takie jakieś takie posrane całe tutaj, czy nie będę ich wymieniał. Po prostu postanowiłem odbudować to auto, a tutaj stoi Mercedes B-klasy Basi. Tylko na razie ona go nie będzie odnawiała. Miała to robić, zacząć, ale ma jeden problem. Dlaczego nie może go odnawiać teraz? Ponieważ Basia ma teraz, co teraz Basia ma? Basia ma teraz focha. A to jest największa przypadłość kobiety. Wtedy nie może nic zrobić. Jak kobieta ma focha, to zostaw ją w spokoju, daj ta sobie spokój. Dobra, także ona będzie tą B-klasę odnawiała kiedyś, nie wiem. A ja się zabieram za Suzuki. Także już tam coś niecoś do niej zamówiłem.
Idziemy zaraz do komputera, pokażę wam, co zamówiłem. I na razie zamówiłem troszeczkę, zobaczę, jeżeli będzie paskudnie tam uderzone, bo może być tak, że dostała skrzynia biegów na przykład, nie? Że ona jest pęknięta i tak dalej. Fakt, że ja oglądałem tam od spodu, tam nic takiego nie było, zresztą obejrzyjcie sobie teraz to wideo. No i myślę, że nie, ale tak czuwak trzeba sprawdzić, bo mogła dostać sztycha skrzynia biegów. Jak dostała skrzynia biegów w tyłek, to po prostu sprzedam to auto tak jak jest. Nie będę tego naprawiał, nie będę wymieniał skrzyni ani nic takiego, nie, nie, nie. To się już nie opłaca wtedy. Także pójdzie w takim stanie jakie jest. Co tam? Felga, opona, ale hamulce ma fajne, zobaczcie. Facet hamulce ma nowe. A propos, to był kierowca autobusu takiego miejskiego. Wjechał w niego ktoś. Towarzysz ruski był. Chłopak z Rosji. No jest chyba ponad 20 lat, no nieważne, ale pochodzenia ruskiego. Auto fajne. Jeszcze nie rozpracowałem, jak to jest z tymi tutaj centralnymi zamkami. Cholera wie, o co chodzi. Czemu to się otwiera, nie otwiera, o co tu chodzi w tym wszystkim. Naciskasz się, nie otwiera. Tu są jakieś guziki. O, które się otwierają. Ale jak tu się otwiera, to tu się nie otwiera. Nie mam pojęcia. Tu jakiś centralny ten, albo dostał sztycha, albo jest, o, zamknięte. 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 Cholera wie tu. Weź tu wytłumacz. Otwarte. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Będziemy się tym bawić. Słuchajcie, samochód nie ma dużo przejechane. To jest, dlatego mówię, zdecydowałem się. Tak samo i ten Mesio. On ma tylko 120 tysięcy przejechane. Jest cały posrany w koło, ale ma 120 tysięcy przejechane. A już nim zrobiłem hamulce, żeby można było się nim przemieszczać. Wymieniłem wężyk hamulcowy. Dobra, zobaczmy, ile to Suzuki ma. Znowu zamknięty. Weź to otwórz, ja tego nie umiem. Japońska technologia, japońska myśl techniczna. O co tu chodzi, panie, jak to się otwiera? Albo ma baterię słabą? Nie, bo ja go odpalałem. Jak to się otwiera? Powiedzcie mi, jak to się otwiera, bo ja nie wiem. Czekajcie, kurde. Za bardzo skomplikowane to auto dla mnie. Nie mam pojęcia. Idziemy obejrzeć. Albo ma popieprzony ten centralny zamek. O, otworzyłeś. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, zobaczcie, autko ładnie posprzątane, zadbane. To jest pierwszy właściciel. Pierwszy właściciel, to jest dosyć istotna sprawa. I bezkluczykowy jest ten zamek. Proszę. 120 tysięcy, 119, 170 dokładnie. Skrzynia. Zobaczcie, tu macie napędy. Przełączenie napędów. Nie znam się absolutnie na tym. Skrzynia manualna, klimatyzacja, klimatronik. O, radio dla dzieci leci. To jest Tedy, to jest dla dzieci. Facet dzieciaki woził. Klima automatic to jest, nie? No, bo jak się tak przestawia, to automatic. Chyba. Nie mam pojęcia, nie bawiłem się jeszcze tym samochodem. Gdzie tu się w ogóle klimę włącza? Tu. No, tu się ustawia temperaturę, czyli że on automatycznie powinien działać. No. I wszystko, tak wygląda autko. Będzie mnie naprawiać. Bo jest bardzo ładne, zadbane, wiecie? I naprawdę wszystko, błotnik i zawieszenie do wymiany i to wszystko, no, zderzak. To czy to powypadkowe? Powiedzcie mi, piszcie mi w komentarzu. Czy trzeba mówić klientowi, że ten samochód jest powypadkowy, mając takie coś? Ja zrobię zdjęcie i pokażę klientowi, zawsze to robię. Bo to bez sensu, po prostu ktoś przyjdzie, to kupi. Cena będzie dobra za ten samochód. Ja chcę po prostu zrobić tak, żeby na nie zarobić parę groszy, żeby sobie dorobić, żeby wiadomo, do mojej pracy. Także sprzedam go na pewno jako osoba prywatna. Także na pewno ten samochód będzie do sprzedania za dobre pieniądze. Także jak was taki interesuje, to oglądajcie, subskrybujcie, abyście nie przegapili odcinków o tym samochodziku. Otwórzmy go pod maską, zobaczmy, bo jeszcze nie zaglądałem, szczerze mówiąc. Kupiłem kota w worku. No kurde, gdzieś to otwiera, panie. No, wajcha od hamulca ręcznego wbiła tutaj. Bolało, już karę dostałem. Gdzie to jest? Wiecie, czy producenci nie mogą robić wszędzie tak samo, tych wajch? Przecież w życiu tego nie znajdę. O, tu jest coś. O! O, popatrzcie. Co tam jest? Kompresor klimatyzacji. Wygląda to, że jest wymieniany. Może widać, się ładnie świeci. Noweczka. Bateria. Rok. Rokokoko. Jest gdzieś ciemno dzisiaj. Nieważne. Ale odpala bardzo ładnie. Zresztą odpalmy go. To trzeba przyznać,
ruską, ukraińcą, bo tutaj mamy na placu teraz Ukraińców i powiem wam, oni naprawdę bardzo, bardzo dbają o swoje samochody. Bardzo. O! Wedy zrobił. Już nie chcę odpalać. Nie wiem czemu. Czekajcie, kluczyk przyłożyć. A odpalałem go. Nie wiem czemu nie chcę odpalać, a odpalał. Wy jeszcze nie wiecie, a ja już wiem, dlaczego ten samochód wczoraj nie chciał odpalić. Problem jest bardzo prozaiczny. Słuchajcie. Jak się okazało, zresztą zobaczmy, czy on dzisiaj odpali. Teraz. I tak widzisz, sorry za mój głos, ale jestem przeziębiony. Tak widzisz, auto odpala bez problemu. A co było? Akumulator rozładowany. Słuchajcie, pomimo, że kręcił, ale nie miał takiej mocy. Kto by się spodziewał, że taki mały silniczek 1.6 potrzebuje dosłownie takiego zamachu jak diesel jakiś. Także podłączyłem mu porządny akumulator i cak, od razu odpala. Dobra, słuchajcie, rozbierzmy tą furę. Nie będziemy się z tym cackać. Tylko to, co będę potrzebował, aby wahacz wymienić. Więcej mnie nie interesuje. Błotnik bym chciał. Błotnik bym chciał się dostać do błotnika. Bo jeżeli odkręcę błotnik, to będę mógł drzwi otwierać. Słuchajcie, z tym centralnym zamkiem, to ja mam podejrzenie, że tutaj na łączeniu, bo ten błotnik się tutaj wcisnął jakieś, kurde, z 4 cm, dosłownie 3, tutaj on się wcisnął, także podejrzewam, że mogły być tutaj kable przecięte, bo urwana ta wtyczka jest, która idzie od zamka, od szyb i tak dalej, i tak dalej, chociaż szyby działają. Zobaczymy, rozkręcamy, no to jest wypadek, tu się mogło wszystko zdarzyć. Przydałby mi się tutaj filmowiec. Ja muszę sobie sam wszystko robić. Powiem wam szczerze, czekam. Tam 3 klientów przed południem ma być, jakieś tam pomiary mam porobić, pierdoły i tak dalej, i tak dalej. I spadam do domu, do wyrka. Ja ci to cholerstwo ściągał, jak to wszystko, no, rozwalone. Jak go rozłożę tak, że po prostu jak wymienię ten wahacz tam, to jeżeli auto będzie jeździło oczywiście, to no mów mi, to sobie do garażu nim wjadę, bo już pogoda paskudna. Nie będę w deszczu pracował. A dzisiaj ma cały dzień padać. A naprawdę przeziębiony jestem. Nie mam gorączki jakiejś tam czy coś, no ale przeziębienie dokucza, denerwuje. O, tu się już wszystko samo zrobiło, zobaczcie. To wszystko trzeba uważać. Bo tutaj to są tylko klipsy pozrywane, wiecie? Są klipsy pozrywane. Jakie te klipsy są? No. O, co to jest? Śruba czy co? Idziemy po latarkę. Odpowiedni sprzęt. O. I wyszło. I to jest dobre. Jedynie co tutaj ta gumeczka odpadła, ale to tam jest takie, nic przyklei się albo coś. Słuchajcie, takie coś kosztuje 100 euro. Także dbamy o każdy szczególik. Tutaj tą drugą listwę też mam. Z tego co widziałem,
Kurde, tu będzie problem, żeby ten wahacz odkręcić, bo on jest zgnieciony, tak jak widziałeś na wideo. Muszę się tu położyć. Mamy te klipsy powyciągać. Chyba, że nie. Zobaczymy, może się uda bez. Ja naprawdę cię nie chcę tego całego zderzaka ściągać. Nie, po prostu chcę cię tutaj dostać i nic więcej. Nienawidzę tego, kręci się śrubka. O! I uległo samorozkładowi. Piękny dźwięk. Złom. Podejrzewam, że tam będzie od drugiej strony, od strony drzwi będą jeszcze te śruby, ale my to tutaj sobie tak zrobimy. I pokaż, kotku, co masz w środku. Jak mnie ten centralny zamek denerwuje. Niby się otwiera, a się nie otwiera. Weź to zrozum, kurde. On ma naprawdę jakiś błąd. Podejrzewam, że tu będzie naprawdę coś. Ale tu jest wszystko zdrowe. Nie wiem, o co chodzi. Trzeba będzie błędy centralnego zamka zobaczyć, podczytać. Zaraz to zrobimy. Bo się nie otwiera, no. Halo? Jest ktoś w domu? Nie ma nikogo. Czekajcie. Ach. Tutaj dojdę, bo jest wyrwana śruba. I tam, tu jest jedna. Teraz ją odkręcimy, dziesiątkę potrzeba, akurat leży. Nie będę na pewno tego butnika naprawiał, może mi się uda. Ogólnie butniki są po 100 euro mniej więcej. Także może mi się uda dostać nawet w kolorze. Bo jeżeli nie, no to jest kolor srebrny, trzeba będzie z przejściem lakierować. A wiecie, auto lakierowane to już nie jest dobrze. Także wolę dopłacić dwa razy tyle za błotnik, ale żeby był pod kolor, używany. Nawet żeby miał jakąś kreskę, reskę, nie wiadomo co. To jest samochód roku pańskiego 2009. A słuchajcie, jaki numer. Gdyby ten facet zarejestrował ten samochód dwa dni później, to już byłby rok 2010. Bo on go zarejestrował 30 grudnia 2009. Także byłby samochód droższy.
Ja wiem, w Polsce powiedział, ale to się liczy rok produkcji, a nie pierwsza rejestracja. W Niemczech się liczy pierwsza rejestracja. A kiedy był samochód wyprodukowany, to nikogo nie obchodzi. Deszcz pada, kurde. Dawaj, śrubko. Od uderzenia, albo miał facet, ma centralny zamek zepsuty, albo od uderzenia coś z centralnym się zrobiło. Bo jak na przykład odłączyłem akumulator, podłączyłem z powrotem, to działało wszystko. Także podejrzewam, że tam jakiś błąd elektroniczny jest. Ale... Mamy błotnika. Kurde, w sumie by go naprawił. No mówię, ale jakby tutaj nie był uszkodzony, to bym go naprawił, bo tutaj bym sobie zrobił przejście, nie byłoby widać, ale że tutaj muszę naprawiać, to musiałbym robić przejście na drzwi. Także spróbujemy kupić błotnik używany w kolorze. Ale najpierw wahacz. Dobra, tu mamy wszystko gotowe. Pod nasz wahacz. Kurde. Jak ja mam go wykręcić? Zobacz, jaki on jest zmiażdżony tutaj, no. Zgnietło mu się. No niestety. Trzeba będzie jakoś to wykręcić. No i słuchajcie. Wahacz wyciągnięty. Trochę siłowo, trochę tak. Trzeba było go ciąć. Widzicie, bo jak on tutaj dostał, złamał się, to tutaj, zobaczcie. Tutaj śruba co łączy, tutaj co przechodzi, tutaj czekajcie. Gdzie ta śruba jest? O, tu jest ta śruba, ona tam wchodzi tak, żeby tak trzymać, żeby to nie wypadło. To ona mi tutaj haczyła, wiecie co, i nie chciała przejść, także musiałem to przeciąć, no ale wyciągnięte. A i teraz, co mamy z nowości? Zobaczcie, łącznik stabilizatora, banan, końcówka drążka, banan. Także będziemy to wszystko teraz rozmontowywać, no. Bo mi chodzi najbardziej o to, żeby ten przegub tutaj uratować. Znaczy uratować nawet nie, pieprzyć go. Tylko chcę wiedzieć, czy nie dostało sztycha tutaj na skrzynie biegów. No mam nadzieję, że nie, no. Zobaczymy. Rozkręcamy dalej. No i taki malutki update'ik. Słuchajcie, bo rozebrałem tutaj wszystko. Zobaczcie, no. Kosz połamany. Kulki, tutaj kosz się chyba to nazywa, na te kulki, nie? Połamany, wszystko trzeba było. Wszystko zamówiłem, nowe. Kompletnie jak leci i to ci pokażę teraz. Bo ja jestem chory, czuję się nie za dobrze i jadę do domu. Tam mam barszczyk fajny, taki dobry i sobie zrobię barszczyk i idę do Wyra, jakieś tabletki wezmę i... I to wszystko. Dobra, czym da się ciepło? Za to, że pomimo, że chory jestem, a dla was nagrywam, to zasłużyłem na łapę w górę, na komentarz. Może być nawet negatywny, ale pisz ta coś ludzie, nawet A, B, C, nieważne. Piszcie cokolwiek.
Daj suba, jeżeli cię to interesuje. Jeżeli nie, to nie. A jeżeli dajesz już suba, to nie zapomnij. Tam masz taki dzwonek. Naciśnij dzwonek, bo inaczej nie zostaniesz powiadomiony o następnym wideo. Pomimo, że dasz suba, to i tak nie będziesz powiadomiony. Także daj suba i dzwonek. Nie daj sobie narzucać przez YouTube'a treści, których nie chcesz. Wybierz sobie sam, zrób sobie sam wideotekę, podawaj sobie dzwoneczki i będziesz tylko dostawał wiadomości, takie filmy, jakie ciebie interesują, a nie jakie takie oni chcą ci wysłać gdzieś tam o jakichś pierdołach. Dobra, czynta się ciepło, bo pociąg jedzie. Nara, hej.